Witajcie, kochani. Zacznę od początku. Urodziłam się w rodzinie katolickiej. Z tym, że moi rodzice nie byli osobami, które do tego kościoła chodziły bardzo często. Święta, jakiś ślub. Miałam bardzo dobre dzieciństwo. Oprócz tego, że nie znałam miłości ojcowskiej. Mój ojciec nigdy nie potrafił okazać miłości nam, swoim dzieciom. I tak z domu uciekłam dosyć szybko. Miałam 19 lat, jak wyszłam za mąż. Pojawiła się córka. A w małżeństwie układało nam się różnie, lepiej, gorzej. Ale przyszedł rozwód. Wcześniej poznałam swojego obecnego męża. I miałam wrażenie, że Bóg jest ze mną cały czas. Było dość dużo sytuacji, gdzie odczuwałam Jego obecność. Ale tak naprawdę pierwszy raz do Boga zawołałam, kiedy Daniel znalazł się w szpitalu. Na taki długi okres czasu poszedł do szpitala, przeszedł kilka operacji. W szpitalu była kaplica, do której chodziłam i tam rozmawiałam z Bogiem. Po którejś rozmowie z ordynatorem oddziału, na którym leżał Daniel, on mi powiedział, że wszystko jest w rękach Boga, że życie Daniela zależy od Boga. I wtedy w tej kaplicy bardzo długo rozmawiałam z Bogiem. Wręcz go prosiłam, żeby nie zabierał mi osoby, którą tak bardzo kocham. Co Daniel wyszedł ze szpitala i z wdzięczności chyba zaczęliśmy chodzić systematycznie do kościoła. Ale dla mnie Bóg był tylko w niedzielę. W niedzielę albo w święta. Ja nie modliłam się do Boga w inne dni. I kiedyś spotkaliśmy znajomego Daniela z dzieciństwa. O czymś tam sobie rozmawiali, o czym Daniel stwierdził, że musimy jechać na spotkanie do Kutna, bo tam się spotykają ludzie, którzy oddali życie Bogu, czytają Biblię i takie tam. No więc tam pojechaliśmy. Słuchając świadectw innych ludzi, zastanawiałam się, co ja tam robię, ponieważ tam większość osób wychodziła z jakichś nałogów, to przeważnie był to alkohol, narkotyki. Ale cały czas była mowa o Bogu. Wtedy pierwszy raz usłyszałam, że On jest żywy, że to mnie strasznie dotknęło. Słuchajcie, i tam po którymś razie, kiedy było zawołanie do modlitwy, chciałam strasznie wyjść, ale coś mnie trzymało. Tak mocno trzymało, że stałam jak słup, ryczałam, ale nie mogłam zrobić kroku. I lider tej grupy tam podał mi rękę. Podał mi rękę i wtedy wszystko odpuściło. Ja wyszłam do modlitwy, ja przyjęłam wtedy Jezusa. I wtedy nasze życie zaczęło się zmieniać. Słuchajcie, to było w zeszłym roku, dokładnie 14 lipca minie rok czasu, jak jestem osobą nawróconą. Dwa miesiące po nawróceniu
wzięliśmy ślub, gdzie bez Boga na pewno by się to nie stało, ponieważ mój mąż zawsze twierdził, że on musi wziąć ślub katolicki w kościele. No ja już niestety byłam, będąc po rozwodzie, nie mogłam wziąć ślubu ponownie. Ale no właśnie, ale dwa miesiące po nawróceniu się wzięliśmy ślub i nadal sobie jeździliśmy do Kutna. Z tym, że mój mąż był bardzo dociekliwy i czegoś szukał. No i znalazł sobie Warszawę. Przyjechaliśmy tutaj, byłam tak zła na niego. Nie podobało mi się tutaj strasznie. Ale teraz sobie nie wyobrażam życia bez Warszawy. Któregoś razu podziękowałam Danielowi za to, że znalazł Warszawę. Podziękowałam mu za to, że znalazł Artura i Agatę. I z tego miejsca również wam dziękuję za to, że jesteście. No i tak to by było chyba wszystko. Dziękuję.